Deklaracja Wrocławskiego Kongresu Kultury w sprawie podpisania Wrocławskiego Paktu dla Mamy. My, uczestnicy Wrocławskiego Kongresu Kultury, powołując się na zapisy przyjęte przez Radę Miasta Bydgoszczy Agendy 21 dla Kultury, podpisane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy jest intencyjnie w sprawie realizacji założeń Paktu dla Kultury oraz rekomendacji złożonych w trakcie kongresu w trosce o rozwój naszego miasta deklarujemy pracę nad Kongresem Paktu dla Kultury. Dokument stanie się podstawą do stworzenia masterplanu dla nowej miejskiej strategii rozwoju kultury opartego przede wszystkim o dyskutowane podczas kongresu pojęcie uczestnictwa, tożsamości, kreatywności, rewitalizacji i współpracy. Dostrzegamy potrzebę zwiększenia nakładów na kulturę, w tym ze źródeł pozabudżetowych, w celu zwiększenia dostępu do edukacji kulturalnej, podniesienia efektywności instytucji kultury, wspierania twórczości i rozwoju aktywności obywatelskiej. Bydgoski Pakt dla Kultury, zawierający harmonogram pracy nad masterplanem, jego ramy programowe oraz zakres obowiązków wszystkich zainteresowanych stron, zostanie podpisany do 30 listopada 2011 roku, a następnie przedstawiony Radzie Miasta. Załącznikiem do niniejszego dokumentu są postulaty Bydgoskiego Kongresu. Podpisano pan prezydent Dawid Kluski, pan przewodniczący Rady Miasta Roman Jasiekiewicz w imieniu organizatorów kongresu, Marzena Toskorder, Marcin Kiewicz, Paweł Łysek oraz pozostali uczestnicy kongresu, skoro tymi stronami tej deklaracji, tego porozumienia, uczestnikami kongresu jesteśmy wszyscy, również wszyscy Państwo są zaproszeni i proszeni o podpisanie tego. A więc do długopisów. Ja pierwszy. Stolik tam zabrał. Tak, ostatnio nam daliśmy radę. Bardzo się cieszę, że Bydgoszcz doszło do deklaracji podpisania Bydgoskiego Paktu dla Kultury, o czym była mowa mniej więcej od pół roku. Jest tutaj niesamowita atmosfera, fantastyczni ludzie. Dzisiaj też byłem uczestnikiem rozmowy, nieprzypadkowo wybrałem, gdzie rozmawiano o ekonomice kultury. To znaczy tego, co my akurat tu siedzący, co jesteśmy przy kasie, bo to tak trzeba nazwać, prezydent i Rada Miasta, bo zdaję sobie sprawę, że bez tego mecenatu kultury nie będzie. Tylko to jest też, że ta druga strona musi zdać sobie również sprawę z tego samego. Tak? Tylko jest kwestia, niekiedy o tym się mówi, o tym torcie i podziale. Tu jest kwestia, żeby ten tort, ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby był jak największy i zajmował jak największą część stołu, ale bez względu na to, ile jej jest, moim zadaniem i moją chęcią i wolą, to co deklarowałem, to jest jak naj uczciwie i sprawiedliwie go podzielić. Dużo mówiłem w trakcie tych wszystkich obrad. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować za życzliwość władzom miasta, panu prezydentowi, panu przewodniczącemu Rady Miasta za to, że to się mogło odbyć, że byliśmy, czuliśmy wsparcie i że to tak naprawdę miało taki kształt, jaki miało. Z drugiej strony bardzo chcę podziękować wszystkim, ponieważ ten nasz kongres ma taki charakter ruchu społecznego, charakter spotkania wszystkich, spotkania środowisk. Bardzo dziękuję organizatorom, siedzącym tutaj i stojącym, i wszystkim, i Marzenie, i Olce, i Remkowi. Musiałbym długo wymieniać te osoby, ponieważ tak naprawdę z jednej strony był zespół organizacyjny, ale z drugiej strony było tak wiele różnych komórek, które organizowały spotkania i występy, i to, co się działo w mieście, i przede wszystkim stoliki, które były takim sercem tego kongresu, stoliki, przy których najwięcej się wypracowaliśmy, przy których najwięcej powstało idei i pomysłów. I to były te konkrety, o których pan mówił. Powstało bardzo dużo konkretów, myślę nawet, że zostaliśmy zasypani konkretami. Teraz też z tym trzeba będzie zrobić. Jak podkreślam, z jednej strony środowiska, twórcy, artyści, którzy tak naprawdę są najważniejsi dla sztuki, od których ta kultura się zaczyna, ale z drugiej strony nie mniej ważni i tak naprawdę ci, dla których to robimy i dla których mamy na uwadze, to są uczestnicy kultury, to są odbiorcy, widzowie w moim przypadku. Ci wszyscy, do których kultura jest adresowana, ci wszyscy, którzy tej kultury potrzebują, myślę, że wiele w tej sprawie zostało zrobione. Deklaracja
deklarujemy się do dalszej pracy na rzecz kultury, do dalszych starań. Tak, moja praca to wiadomo, że polega na podejmowaniu decyzji. Ja w wielu dziedzinach, a tyle mam wiedzę czy doświadczenie, że to podejmowanie tej decyzji jest dla mnie łatwe. Albo jestem sam w stanie przeanalizować jej skutki i ją później podejmować. W sferze kultury brakuje mi pewnego, mówię wprost, pewnego ciała, czy pewnych zaufanych osób, które by były w stanie przedstawić mi, mam tutaj panią Marzenę, tak, ale ona jest jedna, zna część państwa, część środowiska, ale brakuje mi takiego ciała trochę zespołowego, który w trudnych sprawach ja mógłbym oprzeć się, które byłoby autorytetami dla was i dla mnie w tym momencie, gdzie ja mógłbym pewien, jeżeli jakiś pojawi się trudny temat, trudna decyzja, gdzie bym mógł porozmawiać, tak, i te osoby musiałyby być właśnie, znaczy reprezentatywne. Nie chcę dzisiaj formułować, czy to ma być 5, 10 czy 25 osób, ale jeżeli by u państwa pewien taki pomysł tego typu instytucji czy ciała się pojawił, jak go wyłonić? Nie, jak go wyłonić, bo to jest też istotne znowuż, żeby sam sposób wyboru nie spowodował, że już będzie kwestionowana to ciało. Tak? Więc to jest dla mnie coś, co mi w zarządzaniu jest na pewno bardzo potrzebne, bo niektóre decyzje to mogą być mechaniczne decyzje, ale niekiedy trzeba głębiej wejść, trzeba mieć wiedzę ze świata teatru, ze świata malarstwa, ze świata jeszcze wielu, wielu innych dziedzin, żeby można było coś ocenić. Tak? I tutaj też chciałbym poprosić, jeżeli by taki pomysł wyłonienia i stworzenia i chętnych, którzy by chcieli w ramach tego projektu uczestniczyć, to także tutaj czekam. Ja się bardzo cieszę, że mogłam tutaj przyjechać, bo to było bardzo inspirujące przedsięwzięcie, muszę powiedzieć, że wiele postulatów mi się bardzo podobało i tak naprawdę to nie jest lek dla Bydgoszczy, ale to tak naprawdę wprowadzone w życie w całej Polsce dałoby znakomite rezultaty. Także pomysła dyskusji stolikowych i później właśnie opracowywania wspólnych postulatów była rewelacyjna i bardzo się cieszę, że to się odbyło i mam nadzieję, że do 30 listopada, tak jak pan prezydent deklarował, zostanie podpisany Bydgoski Ład.